Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Banishers. No, Farty, dziewczyno, skocz do nas, będzie jakoś tak szybciej. Chwilę się nie widzieliśmy, więc... Nie ma co zwlekać, pędźmy na nasze... O, a moment, może dawno żadnej skórki nie było. Ogarniemy temat, come back to me. My love, czy jakoś tak tam śpiewali? W każdym razie, wracamy. Ostatnie poboczne nawiedzenie i będziemy mogli myśleć nad misjami głównymi, nad zakończeniem tej historii. Ale nie ma co uprzedzać faktów. Duchu, gdzie jesteś? No kurczę, była tu przed momentem. Aneta, jak ty nam będziesz tak robiła po śmierci, to ja dziękuję. Musimy ją odesłać, no nie da rady tak. Najlepsze jest to, że to mogła być jedna z pierwszych misji, gdy tutaj dotarliśmy na miejsce. Czekaj, to mi się nie podoba, bo ja wszystkiego nie pamiętam. Firmówki się nie zapomina, ale prócz tego... Oho. Jakby z otwartej w twarz dostał. Ale prócz tego, no to chyba jakoś sobie uda się szybko przypomnieć co i jak. No była dłuższa przerwa. Nie udało się niestety przed wyjazdem zakończyć naszej historii, ale mam nadzieję, że dość szybko uda się wtrybić ponownie i nie będzie tak źle. Pogadajmy. Here you are. Good day. My name is Rebecca Hardgrave. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? Amantea Duarte. This is Red McWraith. We're banishers. Do you know what that means? Banishers? That means... You can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind? Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so. But not once has he come to see me. I must know why. Teraz nawet czuję się trochę źle, że też ją olaliśmy w pierwszej kolejności, ale zawsze mnie uczyli taki savoir-vivre wyciągnięty z gimnazjum, lekcji wychowawczej. Najważniejsze osoby na początek i na koniec. Więc poczuj się ważna. Jak umarłaś? There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden Town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable tremor. Fatigue, a deathly fatigue. Fardy was at my side, as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here, alone. Gorzej, jak taki był plan Fartiego. How did you meet him? 'Twas market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. Zabrzmiało groźnie. Czy miał takie samo podejście, tak? Albo inaczej, sami go o to zapytamy, tylko gdzie go znajdziemy? New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both, together. Yet he's there, alone. Dlaczego po prostu go nie odwiedzisz? Jestem pewna, że jest szczęśliwy. Nie, jeszcze się obrazi. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him. In the quiet, as he slept, I'd watch over him. But now... Something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well.
Dziwne, że na niego nie natrafiliśmy gdzieś tam w forcie. We have to go now. Find him, please. Tyle jesteśmy w stanie zrobić. Portret. Niepoznana intencji. Duch Rebek jest zakochany w Ferdinando Millerze. Ach, ten łobuz zawrócił w głowie. Przynajmniej nie jest daleko. Jedyny minus, że jakbyśmy wtedy faktycznie robili tę misję po drodze, to idealnie by nam się zgrało z wejściem do fortu. A z drugiej strony, no tak lubiłem domykać wszystkie misje w ramach jednego odcinka, a nie wiem, czy to by nam jej nie rozjechało, bo jednak zanim my weszliśmy do fortu... Oszukuje nas, ukrywa. Your senses are sharpening. She certainly didn't tell us everything. No dobra. Chyba, że chcieliście jeszcze pogadać po drodze. Szybka podróż. O! To on... Moment. To on jest w forcie Jericho? Nie no, jest, jest. Ale że nie trafiliśmy do jego sklepu, to aż dziwne. To chyba była nasza baza. Farty, kurczę. No, wydawało się, że wszystkich handlarzy tutaj opędzlowaliśmy z najlepszych artykułów. No chyba, że handluje gdzieś w podziemiu, czegoś nie wiemy. Za naszych braci poległych w kopalniach, abyśmy zawsze pamiętali o ich odwadze i poświęceniu. Oj tak, te kopalnie pechowe. Gorzej... Żadnego handlarza tutaj nie widać. No tu jest ta torba, ale to jest nasza koleżanka. A raczej, chyba że ona wie coś o innych sklepach. Możemy pogadać? Nie. A nie chcę, coś w jej sercu tam jeszcze się pali. Tutaj jakby kowal mógł siedzieć, ale też nikogo nie widać. No z namierzaniem biznesów to nam tu średnio tak ostatnio jakoś wychodzi. Ale faktycznie nie pomyślałem o tym, że przydałby się ktoś jeszcze w tej okolicy. Pusto, pusto, ten list, a nawet przeczytać nie idzie. A myślałem, wrócą wspomnienia. O! Moment, ty wróciłaś z lasu? Good day to you, Flora. Good day to you. What do you know? Tell me about your day to day. If I did, would you listen? Pewnie, że nie. Powiedz coś o kapitanie. Talk to me of Captain Pennington. The captain has woken from a very long sleep. That, my friend, gives me hope. What can you tell me about Helen Preece? Why? She's gone and she's not coming back. Let the power struggles end. How are you yourself? Things are easier. Since Shepard died, few take notice of me, but I'm well enough. I'm almost good. Almost. But what of you? Are you well? Is Antea still with you? Aye, she is. And because she is with me, I am well. Sweet talker. Sweet talker. Jak to miło zabrzmiało, ale... I'll take my leave of you, Flora. Flora chyba jakaś taka dalej niechętna w stosunku do nas. Co prawda mamy chyba od niej jakąś misję poboczną jeszcze do zaliczenia, więc może coś w tym temacie zdziałamy. No dobra, ale to gdzie nas to nie było? Co może wyglądać jak sklep? Znajdź sklep. Trochę mnie to boli, że... Ktoś czymś tu handlował. No to jest do kapitana Penningtona. To raczej sklepu nie trzymał u siebie. Tam lazaret. No i tutaj to przejście, które było zamknięte. Chyba, że ta kartka coś nam powie. Dzięki łasce Bożej dzicz stała się bezpieczniejsza i wracamy do naszego domu przy posiadłości Blicków. Wszelkie listy wysyłać właśnie tam. A, dobra. No, czy taka łaska, to nie wiem. To z poprzedniego odcinka, ekipa. Tyle pamiętam. Kochankowie, kurczę, małżonkowie. Ja to chętnie zapytam się, jak gość zarabia na życie, skoro tak bardzo ukrył się z tym sklepem. I nie chwali się, że to chyba tu. Closed. We in the right place. Try next door. Albo oknem. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Zacznij czytać. Niniejszym akt własności. Niniejszym odnotowuje się i potwierdza, że własność sklepu dotychczas znanego jako własność pani Rebeki przechodzi teraz w całości bez obciążeń na Millera.
Fakt ten został potwierdzony przez odpowiedni organ prawny, to znaczy przeze mnie, i powinien zostać poddany rejestracji zgodnie z odpowiednimi wymaganiami, gdy pozwolą na to okoliczności. Uuu, to już coś tutaj śmierdzi, mimo że to nie był list związany z misją. Krajątko. It's a musical instrument. It's Bantu from Southern Africa. He's organized. Disorganized traders lose money. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Kawałek drewna wyrzeźbiony w formie amuletu, ale jeszcze nie ukończony. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Może czegoś się boi? Może chciała go skrzy... No właśnie, to samo pomyślałem. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Czyżby podstępem przejął sklep? Ach, te duchy, kurczę. Nam tu mówią, że kochają. Stop the trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him? A w gruncie rzeczy to o co innego im chodzi. Możemy już zajrzeć? Chcecie gadać, czy klucz potrzebny? Chyba nie zajrzymy tam teraz. Znaczy odblokowaliśmy sobie tamte drzwi, ale jeszcze nie wiem jak tam wejść. Nie wiem czemu nasz kolega nie chce się przecisnąć. Znajdź sposób na dystansie do sklepu. No chyba z tamtej strony musimy. To by było zbyt proste, jakby tutaj wejść. Ale tu jest jeszcze ścieżka. Grałem w Boulder Dash, a wiem jak się przechodzi przez takie problemy. Rzućmy okiem. Sklep, pudełko na biżuterię, bagaż, meble, obrazy i portrety, zestaw do kaligrafii. Na co to komu? W tych czasach. Same luksusy, nawet kurczę ta szafa, jakie tu robi wrażenie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ostatnia wola i testament. Ja, Rebeka, w mieście New Eden, będąc zdrowa na umyśle i zdecydowana, zapisuję Ferdinando Millerowi na wypadek mojej śmierci cały mój majątek, w tym m.in. następujące przedmioty. No to, co tam widzieliśmy. Wszelkie środki pieniężne znajdujące się w moim posiadaniu lub w moim sklepie lub w jakikolwiek banku. Kurczę, no jakoś tak odważnie mu to zapisała. Rebeka's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No, the list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A Banisher? Thieves lie. How do you know my name? It is my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. No wiemy. Nawiedza cię, przysyła mnie. O. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Dlaczego zapisać swój majątek? No, przyznawaj się. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. Two recent sales. To the blacksmith and to Ingersoll's store. A storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. What can you tell me about Captain Pennington?
I don't respect many people here. I respect the captain. He does right by a man. You should try it sometime. What think you of Helen Priest? What do you care what I think of Helen Priest? What do you care what I think of anything? You would not listen anyway. How are things in the fort, by your estimation? Things are quiet. I admit, I find it uncomfortable. No, trzeba przyznać, że szykuje się chyba ciekawa misja. Your stuff looks good. Let's trade. Now, my friend, we are conversing. Póki żyje, a co to są za śmieci? Twoja sakiewka 10 tysięcy, ale to ty nie ma żadnych ubrań? No dobra, twój dom jest dobrze chroniony, a to nie będzie kłamstwo? You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. No, mamy 11 tysięcy. Brakuje nam pieniędzy. Farewell to you, Mr. Miller, sir. Farewell, and good hunting. Późnia. Mam wrażenie, że też tam dzisiaj byliśmy. Everything she owned, and fast. Może lewy towar? Chciał mieć czystą kartę? Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. No dobra. Myślałem, że tu bezpośrednio wejdziemy, ale chyba musimy się znowu łamać. Aj, proszę. To wszystko tłumaczę. Od razu wiedziałem, że ten list będzie ważny. A note? Let's see. Gdzieś opchnął to dalej. Joseph, otrzymałem rzeczy, które byłeś mi winien. O dziwo, wszystko się zgadza. Myślałem, że jesteś kłamcą. Wygląda na to, że nie. Niewolnik Rebeki, Ferdinando, nie był zadowolony z majątku swojej zmarłej kochanki. Z rozkazu Penningtona jest teraz wolnym człowiekiem, a do tego kupcem. Zapamiętaj moje słowa. Takie coś nas wykończy. Tak czy inaczej jesteśmy kwita. Ty i ja. Przynajmniej do następnej partyjki kart w baraku z chłopakami. Wtedy jeszcze raz cię oskubię. Niewolnik. Ferdinando was a slave. She was his owner. Nie raczyła nam powiedzieć. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Czekaj z tymi barakami, to już jak tu jesteśmy, to po drodze do sklepu wbijmy. Może czegoś się jeszcze dowiemy. Chcesz pogadać? Greetings. Widow Ingersoll? Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Miller mostly sold me paintings. You can't miss them, they're the only ones I have. I must take my leave. Thank you for your visit. Do come again. Kurczę, sama Rebecca? Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. To co, to nie będziemy oglądać tych obrazów? Jakoś się obraziła na nas. Aneta, słuchaj, no obraz to był, tylko obraz podziwialiśmy. Nie osobę na nim, żeby nie było. O, nasz stary znajomy. That quill. Bet that's what we're looking for. Zobaczmy, jak się czuje. Czy wyzdrowiał? Gordon Peabody, a working man. I admit to some surprise, sir. You should try it sometime, McGrath. You're looking well. Work suits you. Aye, you'll not be shut of me just yet. Glad to be back under the captain's orders, are we? Glad enough. The captain... Well, what he's been through must change a man.
He'll need his men to step up. The consummate soldier, loyal to the end. What will you do now? I'll stay. For the captain. For myself. There's work to be done, and I'll do my part. If Nurse Wings taught me one thing, it's that you should always help. I wish to do right by her. You're a new man, Mr. Peabody. I grew up on a farm. I know how to work. She saw the good in him. Looks like she was right. As you were, Mr. Peabody. See about. Ah, you will. As long as I'm about, you'll see me. A my go tak źle oceniliśmy. Dobra. Już chyba widzieliśmy wszystkie dokumenty. Oprócz tego. Wraz ze śmiercią szeregowca Forbury'ego, zgodnie z jego życzeniem i w celu nagrodzenia jego wojskowych działań podczas bitwy pod Bloody Brook, Teddy Zmora zostaje wyznaczony na właściciela mienia Forbury'ego, w tym jego karabinu. Niech Zmora nosi tam wspaniałą broń z honorem. Co, przepił ten karabin? A, to nie to nas interesowało. Dobrze. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Może kiedyś kochał, może nie kłamał? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. To pokażcie nam jego portret. Po kolei, co on zrobił? Próbuje pozbyć się ducha, odziedziczył majątek, a także wiedząc, że Rebeka go kocha, Ferdinando udawał, że odwzajemnia uczucie. Tak ją szuka. Czy Rebeka o tym się dowiedziała w końcu, czy nie? Był niewolnikiem, ta była jego właścicielką i duch Rebeki jest zakochany w Millerze. Kurczę, no taki... No, nie do końca fajny układ, ale cóż. Zaraz ocenimy ich wszystkich. No najgorzej, że póki co najbardziej, pierwsza myśl jaka się nasuwa, no to żeby ukarać Ferdinando jakoś, ale może będzie miał coś na swoją obronę. Pan się? Powiedz o swojej przeszłości, o. We'll talk about you. About your past. I know what they say. They say I am a murderer. They are wrong. As she lay dying, Rebecca Hargrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual, true? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me. She said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Za to płacisz? Nie, to właśnie. My mamy pieniądze. I'm a banisher, Mr. Miller. Not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional. Full of hopes and fears about the past and the future too. They find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest.
I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Marty, you're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave. I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired. Being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending. No to w sumie jest też historia i dla nas, nie? To tak, musimy pozwolić odejść, tak? Skoro tego prawdziwa miłość wymaga. Ale przyznam, że liczyłem na jakąś głębszą historię po tym wszystkim. Rebecca Hardgrave. Your love for Fardy Miller is sincere, but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I want to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace! After all she did! I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy. For everything. Go in peace. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Ej, no nie przesadzasz. Dostałeś kasę, majątek, nowe życie, wolność, sklep. Ile z tego byś osiągnął sam, no? A tu tak podszedł do tematu jakoś, nie wiem, brutalnie. Dziewczyna zakochana. No dobra, zobaczmy jak wygląda kwestia naszych szarych misji, bo możemy jeszcze kilka z nich zaliczyć. Wydaje mi się, że warto by było. Ostatnie 5 misji w tym temacie. Więc jedno mamy pod nosem. Zróbmy tę aktywność. Może nie będzie trzeba daleko iść. Z Fartem, nie? Fardy. Pozostaje mieć nadzieję, że już się nie spotkamy, chociaż chyba coś pobocznego jeszcze tam mu wyskoczy. Ale zobaczmy, ostatnia taka szara misja trochę nam zajęła czasu. O! Czego ci trzeba? W spokoju ducha? You alright? Can't sleep. Bad dreams. Screaming of men long dead. You should be sleeping too. Reminds me of another soldier I knew some years ago. Haunted as hell, he turned out to be a promising banisher. We have a ritual that'll put those men to sleep for good. Just name the place. Somewhere important to you. At the cemetery, there's an unmarked grave.
I've always wondered who lies therein. That's the place, I expect. Perfect. If I find you there, I'll put your dreams to sleep. Peaceful watch to you. So which made-up ritual do you want to do this time? Yeah, let's keep it simple. Candles and that. A to, to serio jest taki rytuał, czy to tak trochę działamy po macku, wymyślamy sobie? Zakupy. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Przynajmniej ona nas lubi. Kurczę, ale to rozumiem. 15 za 5 świeczek. Kup. Nie. 75 musieliśmy zapłacić. Co ty miałeś tutaj? A, kolba karabinu. To nie, ale dziękuję. Świeczki mamy. I must take my leave. And may God go with you. No z tymi szarymi misjami to nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie, tak? To czasem jak widać, jest idź, zapal świeczki, pewnie kogoś będzie trzeba jeszcze pokonać na cmentarzu. Advice from another old soldier. Stop reading my mind. Unsettling. No, a czasem może być tak, że się naganiamy po całym świecie, bo trzeba zebrać jakieś ziółk. Inne rzeczy. Chociaż zastanawia mnie ta misja od bliźniaków, bo nic nam nie wyskoczyło w tym temacie jeszcze. A chciałbym przed wielkim finałem no jednak wyczyścić wszystkie sprawy takie fabularne, które miały tu miejsce. Ten skarb, który tu miał leżeć. Chyba znaleźliśmy już ostatnio. Trochę się tego nam zbiera. Ej, te metry nas oszukują, mam wrażenie. Biegniemy, a to nic nie ubywa ich. What do we do? I'll prepare the ritual. Serio? Zadziałało? Right, that's done. Now we wait. What do you want to talk about? I envy you, Scotsman. You've seen war, yet you walk light enough upon the earth, as if you bear no scars. Musisz zaakceptować, musisz mówić. I've scars enough. And well healed they are too, well, most of them. It's the open wounds you've to watch for. Talking helps. Feel free. Telling the tale shifts the pain from the inside and brings it into the light. Oh, I'm not a man of many words, as you may have noticed. Due to a deficient education and a meager vocabulary, I find discourse troublesome. But I said I'd try, and try I will. I'm glad to hear it. It won't be easy, but you don't have to face it alone. You have a family, a wife, children. Maybe it's time for you to find them. Maybe you're right. Maybe leaving is what I need. A new leaf and a new slate and all that. Good for you. Right. The ritual's done. You should sleep better now. Consider yourself relieved, as the saying goes. Right. I'll be going. Take some time to collect yourself. And Andrew, sleep well. Mind how you go, MacReith. I've lost enough brothers in arms. I'd hate to lose another. Gorzej jak to nie pomoże. Ale dziękujemy za punkty doświadczenia. O! Przy okazji wyświetliła nam się kolejna misja, kolejne miejsce spotkania. No właśnie, bo gdzie powinniśmy tego szukać? Widzę dwie szare misje na radarze. Tutaj mamy poszukiwaczkę o lusterko. A to poszukiwaczka jeszcze jest u siebie? Przecież właśnie ona jakoś tutaj pobiegła. No nie wiem, tak dziwnie to się wszystko potoczyło. Ale jak mamy ją zapytać o lusterko, to chętnie z nią pogadam, jeżeli tu faktycznie siedzi. No gorzej jak jej tam nie ma, i tak trzeba na misję główną skoczyć. Ale to w takim razie wróćmy tu do tego centrum. Nie mam pojęcia, jak ma to tu działać, ale skoro nas tu wysyłają, to może będziemy w stanie jakoś z kimś pogadać. Tędy?
Maybe we can ask Seeker about the Rumble's mirror. Clever. Tylko jej to nie ma, to... Nie wiem, czy takie clever. Klawo, klawo. No i chyba... Znaczy, zakładam, że będziemy mogli z nią później pogadać, no bo tak, teoretycznie jesteśmy na miejscu, no ale wiemy, że nasza główna misja no to jest właśnie spotkać się z nią gdzieś tam w lesie, więc no tak jak myślałem. Coś tu poszło nie po myśli twórców, więc pewnie na egzorcyzmy jeszcze się spotkamy, jak już tam poszukiwaczkę tam ogarniemy, o właśnie. Bo tu znajdź chatę w lesie, miły znajdzie sposób zawsze. No ale to z aktywności została nam jeszcze jedna tutaj i to jest chyba kwestia tych bliźni... O! A nie tylko jedna tutaj, bo widzę, że więcej. No to dobra. Tak, mamy już dostępne wszystkie. To zrobimy je w osobnym odcinku, tak, żeby połączyć te aktywności i nie robić tu jakiegoś większego bałaganu przed finałem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.